Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, Finsite.pl. Dzień dobry Państwu, jest środa, 5 lipca, giełdowa sesja dobiegła końca, więc zgodnie z tradycją zapraszam na podsumowanie. Dzisiejsza sesja w odcieniach czerwieni, ale pojawiło się kilka mocnych informacji i rekomendacji, które napędziły notowania wybranych spółek. Lubię takie sesje, gdy ogólne nastroje wydają się słabe, ale jak się zagłębić w szczegóły, to obraz ulega przynajmniej lekkiej poprawie. A przechodząc już do sedna, WIG20 stracił dziś 2%, dotarł do poziomu 2015 punktów, a więc pogłębił ten dołek z końcówki czerwca, no i niestety zbliża się do okrągłych 2000 punktów. Niżej wsparciem jest średnia z 50 sesji, która znajduje się na poziomie 1992 punkty. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy były dzisiaj relatywnie silniejsze. mWIG stracił 0,5% i na razie to jest taka łagodna korekta, albo w zasadzie wstęp do tej korekty. sWIG 80 stracił natomiast tylko symboliczne 0,05% i również jest w takim łagodnym wahnięciu w dół. Cały czas oba indeksy powyżej średniej z 50 sesji. Na szerokim rynku wśród spółek 34% zakończyła dzień na plusie, 53% na minusie, a więc tutaj wyraźna przewaga niedźwiedzi jest widoczna. Obroty dzisiaj ponad $1 miliard, więc jak na wakacyjny sezon bardzo dobry wynik. Szkoda, że towarzyszył sesji spadkowej. Najwięcej wypracowano dziś na PKOBP, bo 156 milionów złotych. Wśród blue chipów tylko dwie spółki na plusie, Orange plus 0,8% i Kenty plus 0,4%. Natomiast na drugim biegunie dzisiaj CD Projekt, zdecydowanie najsłabszy blue chip, minus 5,5% i kolejny test wsparcia 150 zł z takim wyraźnym naruszeniem tego poziomu. Co ciekawe, dziś w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego ostał się tylko jeden short na tej spółce, więc wygląda na to, że wyciskanie krótkich pozycji się kończy, no i popyt nam nieco osłabł. Na szerokim rynku, jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia, to myślę, że gwiazdą dzisiejszej sesji bezapelacyjnie Polimex Mostostal plus 34,8%, obrót 25 milionów złotych. Mamy zanegowanie formacji krzyża śmierci na średnich z 50 i 200 sesji. Bardzo mocny ruch w górę, długa biała świeca przy długim słupku wolumenu. No i też bardzo mocne info. Otóż konsorcjum Polimexu podpisało z Orlenem umowy, w ramach których wynagrodzenie dla spółki opiewa na 3,43 miliarda złotych netto. Umowy dotyczą prac przy rozbudowie instalacji Olefin. Na tym jednak pozytywne wyróżnienia się dzisiaj nie kończą. Drugie pozytywne wyróżnienie to Datawalk. Co ciekawe, taki sam wzrost kursu akcji jak na Polimexie. Plus 34,8%. Też podwyższone obroty sięgające tutaj 10 milionów złotych. Cena sięgnęła ostatecznie 88 zł. Przebiła średnią z 50 sesji, dotknęła średniej z 200 sesji, a więc z punktu widzenia analizy technicznej mamy sygnały zmiany długoterminowego trendu i dziś też była tutaj cenotwórcza informacja. Otóż analitycy domu maklerskiego BOŚ podwyższyli cenę docelową dla akcji Datawalk do 122 zł z 73, a rekomendację wstrzymaj, dokupuj. Trzecie pozytywne wyróżnienie wędruje do Atalu, a więc przedstawiciela branży deweloperskiej, plus 6,4%, szósty dzień na plusie. Wczoraj tu była informacja cenotwórcza, która się chyba nie zdążyła jeszcze, że tak powiem, zmaterializować we wzrostach, no ale dzisiaj już zdążyła. Informacja mówiła, że spółka zawarła 1142 umowy deweloperskie i przedwstępne w pierwszym półroczu. I jeszcze wyróżniłbym dzisiaj Wojasa. Wprawdzie marne obroty, natomiast kurs akcji wzrósł o 6,2%, a rano w ESPI pojawiła się informacja, że wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w czerwcu wyniosła 38,6 miliona złotych, co było wynikiem wyższym o 6,2% w ujęciu rok do roku. Po czerwonej stronie mocy tytuł rozczarowania dnia wędruje do Sunexu, minus 9%, przebicie średniej z 200 sesji, a więc tej umownej granicy BESSY. No i też była informacja cenotwórcza. Przychody w drugim kwartale wyniosły 64,8 miliona złotych, tak podała spółka i to jest wynik o 2,9% niższy w ujęciu rok do roku. Drugie negatywne wyróżnienie to Molecure, minus 6%, pogłębienie majowego minimum, więc klaruje nam się tutaj taki trend spadkowy. Do tego dziś też była informacja cenotwórcza, otóż analitycy Noble Securities obniżyli tutaj zalecenie skupuj do akumuluj, choć co ciekawe cenę docelową podnieśli do 25 zł, 25,1, czyli powyżej rynku. I ostatnie wyróżnienie negatywne to Wittchen, o który też Państwo pytali w komentarzach. Dzisiaj minus 2,2%, otwarcie luką spadkową poniżej średniej z 50 sesji. Tu wczoraj pod koniec dnia spółka podała szacunki za drugi kwartał, w tym 110,6 miliona złotych skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 27%, tak więc ta reakcja spadkowa dzisiejsza była ciekawa. Wygląda trochę na to, że apetyt był tutaj bardzo wysoki po pierwszym kwartale, gdy te przychody w ujęciu rok do roku wzrosły o blisko 50%. No więc po tych wczorajszych danych mamy takie lekkie rozczarowanie, bo ta dynamika osłabła, ale przy tej okazji odsyłam do lipcowych typów biura maklerskiego BNP Paribas, wśród których Wittchen się znalazł, pomimo tego, że analitycy spodziewali się tej słabszej dynamiki. Jeśli chodzi o ciekawostki techniczne, to dzisiaj mam trzy takie ciekawostki. Pierwsza to ZEPAK i tajemniczy wzrost o 12,5% przy podwyższonych obrotach, przebicie średniej z 50 sesji, a więc taki średnioterminowy pozytywny sygnał. Drugie wyróżnienie techniczne to Mostostal Zabrze, dzisiaj minus 8%, wyraźne schłodzenie i tu mamy sygnał sprzedaży na popularnym oscylatorze MACD, który zakręca w dół z takich bardzo wysokich poziomów, niewidzianych już od dawna. I jeszcze trzecie wyróżnienie, tym razem spółka z NewConnect, producent gier Bloober Team, dzisiaj minus 4,2% i tu mamy zawrotkę spod takiego ważnego oporu 25 zł. No a więc wygląda na to, że spółka wchodzi w cykliczne schłodzenie, chociaż po drodze ma tutaj ważne wsparcia w postaci średnich z 50 i 200 sesji. Co do rocznych ekstremów cenowych, dzisiaj na maksimum 24 spółki, w tym m.in. wspomniany Atal, także dzisiaj Benzin, który wzrósł tylko o 0,6%, ale obroty dzisiaj kosmiczne też jak na tę spółkę 13,8 miliona. Dom Development, Develia, Kenty, Medical Algorithmics, cała 24 dostępna na stuku, 24 spółki na maksimum, tak jak wspominałem, a 3 spółki na minimum, w tym m.in. trakcja, a więc pod względem tej statystyki, pomimo dominującej dziś czerwieni, 24 do 3 dla byków. Jeśli chodzi o odczyty makroekonomiczne, to dziś kalendarz makro zdominowany był przez usługowe PMI. W nocy mieliśmy lekkie rozczarowanie z Chin, gdzie odczyt wyniósł 53,9 punktu przy prognozie 56,2. W Europie, z wyjątkiem Francji, wszystkie odczyty były powyżej 50, choć raczej wypadały gorzej od prognoz, a więc można powiedzieć, że nastroje są słabsze niż miesiąc temu, ale wciąż optymistyczne, bo jesteśmy powyżej granicy 50 punktów. Podam przykładowo, że dla strefy euro indeks wyniósł 52 punkty przy prognozie 52,4. Jeszcze dziś o 20 poznamy protokół z posiedzenia FOMC, a więc jeszcze na rynkach te, które będą wtedy czynne, może się trochę dziać, w sensie podwyższonej zmienności. Jak wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? W Europie zdecydowanie dominowała czerwień, wyjątkiem były tylko OMX Riga i turecki KSU100, a więc rynki raczej peryferyjne. Niestety WIG20 był na dole tabeli z tym spadkiem o 2% i to już drugi dzień z rzędu był najsłabszy na starym kontynencie. DAX stracił dziś 0,8%, Kakaron 0,9%, a więc też w dół, no ale nie takiej skali jak u nas. Czerwień także dominowała w Azji i najsłabszy tym razem był tam Hang Seng, który stracił 1,6%. Dziś wróciła Wall Street, początek sesji za oceanem był neutralny, a w tym momencie mam na zegarku 17:25. S&P spada o 0,1%, jest na poziomie 4450, natomiast Nasdaq spada o 0,2% i jest na poziomie 13792 punkty. Przechodząc do rynku walutowego, kurs euro do dolara dzisiaj wahał się między 1,09 i 1,086, cały czas utrzymuje się nad średnią z 50 sesji, tak jakby trochę czekał na jakiś impuls, być może tym impulsem będzie ten opublikowany o 20 protokół z Fedu. Złoty osłabiał się dziś do głównych walut, tak skala tego spadku wynosiła od 0,2 do 0,4%. Ciekawie znowu na rynku surowców, zwłaszcza na rynku ropy, dziś plus 1% w tym momencie, w porywach plus 2%, nawet do 72,1 dolara za baryłkę, przebicie średniej z 50 sesji, Także mamy tutaj atak na ten opór i pomagały tutaj trochę informacje na zasadzie wypowiedzi saudyjskiego ministra energii, który mówił, że OPEC Plus może potrzebować nowych członków sojuszu, by mieć jeszcze większy wpływ na ceny ropy, a rozumiem, że to miałby być wpływ raczej w kwestii podwyżek tych cen, a nie obniżek. Złoto dzisiaj wahało się w granicach 1935-1919, więc trochę słabnie nam impet tego obserwowanego od kilku dni odreagowania. Dodam jeszcze, że o ponad 3% drożały dziś kontrakty na pszenicę, przerywając tym samym serię 5 spadkowych sesji z rzędu. Schłodzenie nastrojów nie ominęło też rynku kryptowalut. Bitcoin spada w tym momencie o 1,5%, jest na poziomie $30 340 za sztukę. No ale warto cały czas podkreślać, że trzyma się wysoko powyżej tych $30 000. Ethereum stabilizowało się przy 1900, a kapitalizacja rynku wynosiła po południu 1,18 biliona. Na zakończenie jeszcze przechodzę do kalendarium makroekonomicznego. Jutro mamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w kwestii stóp procentowych, ale raczej nie oczekuje się żadnych zmian w ich poziomie. Mówi się o tym, że być może pierwszą obniżkę zobaczymy na jesieni. Jutro poznamy też zamówienia w niemieckim przemyśle, no i będzie szereg danych ze Stanów Zjednoczonych, w tym m.in. raport z rynku pracy, raport ADP, także wnioski cotygodniowe, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, liczba wakatów według JOLC, a także usługowe PMI i ISM, także będzie sporo odczytów, które będą zapewne przekładać się na nastroje na rynku walutowym i na rynkach akcji. Tutaj stawiam kropkę. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w czwartek po sesji.